do rzeźby. Bardzo proszę panią dr Katarzynę Chrucimską-Uchery z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I wystąpienie pani doktor nosi tytuł Secesja w Zakopanem, znak zapytania. I skończmy, bo jak wielu spośród występujących też w trakcie nieco zmieniłam, a właściwie okroiłam swój temat. Latem 1903 roku Szkołę Zawodową Przemysłu Drzewnego w Zakopanem odwiedził Eligiusz Niewiadomski. Swoje wrażenia opisał potem w liście do Stanisława Witkiewicza. Chwalił nowe metody nauki, m.in. zastąpienie gipsowych modeli żywą naturą, które uznał za znakomite rozwiązanie, które chciał nawet polecić do wprowadzenia w nowo organizowanej Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Wśród prac uczniowskich Niewiadomski zobaczył jednak i takie, które go zaniepokoiły. Pisał do Witkiewicza, cytuję: przeglądając pracę uczniów szkoły zawodowej, spostrzegłem na wyższych kursach zupełnie rzeczy odmienne, zupełnie nie mające związku z tym, co się tak dobrze zaczynało na niższych. Czy szanowny pan zauważył, że te kompozycje i szkice są niczym innym, jak mniej więcej wiernymi kopiami wzorów secesji wiedeńskiej? Najczystsza secesja w motywach, w modelowaniu, we wszystkim typowy wiedeński szablon. I to właśnie wydało mi się okropnym. Koniec cytatu. Niewiadomski pisał o tak zwanych kompozycjach wykonywanych przez uczniów wyższych kursów, już po odbyciu przez nich wstępnego etapu nauki rysunku z natury. Zadanie to polegało na stylizowaniu motywów rzeczywistych w formy dekoracyjne, z reguły użytkowe. Były to przede wszystkim fragmenty mebli, ornamenty przeznaczone do zdobienia drobnych przedmiotów, czy tablice pamiątkowe, których kilka przykładów państwo widzicie. Dla Niewiadomskiego okropna, jak ją określił, secesyjna stylistyka była niczym innym jak kolejnym, obcym, narzuconym kostiumem, nie różniącym się od obowiązującego przed nią historyzmu. Krytyczna opinia Niewiadomskiego była głosem w dyskusji na temat metod i celów wychowania w szkole zawodowej. Czy powinno się uczyć naśladownictwa, czy twórczości, rutyny, czy rozwoju? Ale w dyskusji tej, oprócz argumentów o charakterze artystycznym, ogromną wagę miały racje zupełnie innej natury. Nie bez przyczyny Niewiadomski swój list adresował do Stanisława Witkiewicza. Liczył na zrozumienie w kwestii obcości narodowej secesji, będącej zagranicznym importem. Witkiewicz w przeszłości ostro występował przeciwko metodom nauczania stosowanym w Szkole Przemysłu Drzewnego, przeciwko obcym tyrolskim naleciałościom. Pisał o rasowych zasadach nauczania, wykazując dobitnie, że te niemieckie stosowane w Zakopanem nie są odpowiednie dla narodu polskiego. Witkiewicz argumentował, cytuję: według mnie system nauczania powinien opierać się na właściwościach organicznych każdej rasy. Rezultat wychowania i wykształcenia w swoich celach przedstawia się identycznie dla wszystkich narodów, ale droga, po której się do niego dochodzi, musi być dla każdego inną. Każda rasa musi mieć swoją pedagogikę. Koniec cytatu. Uzależniał więc metodykę od psychologii właściwej i odmiennej, jego zdaniem, każdemu narodowi. Podobnie Witkiewicz traktował styl jako samodzielny, odrębny wkład poszczególnych narodów, gwarantujący im, tu znów cytat, zaszczytne, indywidualne stanowisko. Przypisywał przy tym stylowi istotne społeczne znaczenie, cytuję: ideałem społecznym każdego pierwiastku kultury jest ogarnięcie przezeń całego społeczeństwa. Jest nadanie wspólnych cech cywilizacyjnych wszystkim społecznym warstwom, jest wytworzenie idealnych łączników między duszami ponad przepaściami strasznych, materialnych nierówności i przeciwieństw. Koniec cytatu. Spełnieniem tych wszystkich wymogów w odniesieniu do Polaków miał być oczywiście skodyfikowany przez samego Witkiewicza styl zakopiański. Dlatego właśnie Antoni Potocki, zwolennik i propagator idei witkiewiczowskich, w swojej relacji z wystawy paryskiej 1900 roku
dostrzegał przede wszystkim nieobecność stylu zakopiańskiego, a triumfującą w światowej stolicy sztuki nową stylistykę wspomniał zdawkowo jako, cytuję, sztuczne efekciarstwo secesji. Koniec cytatu. Podobne, silnie emocjonalne stanowisko wobec secesji było typowe dla znaczącej części środowiska zakopiańskiego. Jego echem są opinie powtarzane przez Halinę Kenarową jeszcze w latach 70. XX stulecia, które na wiele lat, a właściwie praktycznie do dziś, określiły sposób postrzegania secesji w zakopiańskiej szkole przemysłu drzewnego jako bezwartościowy, krótkotrwały i niepożądany epizod. Kenarowa pisze wprost o odciśniętym na pracach uczniów piętnie secesji, z którym nie zawsze szły w parze dobry smak czy rozeznanie wartościowego stylu. Halina Kenarowa niejako kontynuuje podjęty przez Noakowskiego i obecną Witkiewicza wątek obcości secesji jako stylu, który przywędrował na Podhale w wiedeńskiej wersji, prosto z wiodącego ówcześnie ośrodka kształtującego nowe rzemiosło. Zakopiańska Szkoła Zawodowa Przemysłu Drzewnego podlegała administracyjnie austriackiemu ministerstwu i obsadzana była nauczycielami wykształconymi w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule, działającej przy Austriackim Muzeum Sztuki i Przemysłu. Do Szkoły Zakopiańskiej sprowadzano także jako polecane wzorniki roczniki publikowanego przez muzeum periodyku Kunst und Kunsthandwerk, na łamach którego około 1900 roku szczególnie wiele miejsca zajmowała secesyjna produkcja szkół w Wiedniu i Szkoły Przemysłowej w Pradze. Absolwentem wiedeńskiej szkoły przemysłowej, właśnie tej Kunstgewerbeschule, był m.in. Józef Laska. W 1885 roku zatrudniony w Zakopanem, gdzie pracował aż do 1922 jako nauczyciel rzeźby ornamentalnej i kierował produkcją tzw. galanterii drzewnej. Wysyłany był za granicę, m.in. do Monachium, w związku z wystawą artystyczno-przemysłową. Uczestniczył też w kursie nauczycieli zawodów w Salzburgu w 1901 roku, skąd, jak twierdzi Halina Kenarowa, miał właśnie przywieźć do Zakopanego secesję. Kenarowa wylicza ponad 50 kategorii wyrobów oddziału kierowanego przez Laskę i komentuje ten dorobek jednoznacznie krytycznie. Najbardziej oburza ją, że nauczyciel, tu cytuję, przez 37 lat pracy w szkole nauczał fabrykowania galanterii i pamiątek we wszystkich możliwych stylach, nie wyłączając secesji, jak też stylu zakopiańskiego. Koniec cytatu. Skonfrontowanie przez Kenarową secesji ze stylem zakopiańskim nie jest tu oczywiście przypadkowe. Te dwie konwencje utożsamiały dwie skrajne ideowo postawy zakopiańczyków. Secesjoniści zakopiańscy byli postrzegani jako kosmopolici, bezrefleksyjnie przyjmujący stylistykę propagowaną przez zaborcę, jako ci, dla których nieistotne są wartości narodowe w sztuce i kulturze, reprezentowane i bronione przez zwolenników stylu zakopiańskiego. W takim kontekście w Zakopanem trudno było o miejsce i o zrozumienie dla secesji. Po nauce w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule, uzupełnionej studiami na tamtejszej akademii, do Zakopanego około 1905 roku przyjechał pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego Józef Skotnica. Został nauczycielem rysunków i modelowania na oddziałach rzeźby figuralnej i ornamentalnej. Wiedeński dorobek Skotnicy możemy w jakimś stopniu odtwarzać na podstawie zespołu fotografii, które przywiózł ze sobą do Zakopanego. W czasie nauki w Kunstgewerbeschule, to są lata 1897-1900, tworzył przede wszystkim idealizowane figury alegoryczne, religijne, o wyraźnych cechach stylów historycznych. Rozkwit jego talentu nastąpił podczas studiów akademickich, lata 1900-1904, a w powstałych wtedy rzeźbach Skotnicy dostrzegalny może być wpływ jego profesora, Karla Kundmana. Charakteryzuje je, jak się wydaje, zbliżony sensualistyczny modelunek, miękkość formy,
romantyczno-poetycki nastrój połączone z niezwykłą biegłością warsztatową. Rzeźby pełnoplastyczne z Kotnicy, które Państwo widzicie z czasów studiów, to przede wszystkim dynamiczne kompozycje figuralne utrzymane w popularnej u schyłku XIX wieku stylistyce neobarokowej, ale w niektórych jego rzeźbach możemy też doszukiwać się tendencji klasycyzujących. Tutaj te tytuły są nadawane tak troszkę, jak Państwo widzicie, wszędzie albo prawie wszędzie ze znakami zapytania. Ta dokumentacja jest dość mało precyzyjna, niestety. Kompozycje reliefowe, które też tworzył wówczas, one mają charakter bardziej narracyjny, czasem sentymentalny. Ich treść no, też nie zawsze jest dla mnie możliwa do odczytania. Zapewne modelowane były pod kierunkiem Kundmana. Tego typu płyciny zwykle uzupełniały treści alegoryczne rozbudowanych kompozycji pomnikowych, których mistrzem był właśnie profesor. Mogły też mieć przeznaczenie sepulkralne, komemoratywne. I kolejny zespół rzeźb to figury, z reguły akty i grupy, w których artysta wykorzystał silnie ekspresyjne rozwiązania, niosące symboliczne, egzystencjalne treści. One czasem budzą jakieś takie nasze skojarzenia bliższe czy dalsze, nie wiem, z rzeźbiarstwem Wigelanda, Rodena, właśnie z tym przełomem wieków. Tutaj tego typu prawdopodobnie wykonany w glinie model. Też zupełnie dla mnie nieczytelna niestety kompozycja. Czy te kolejne. Tutaj to jedno zdjęcie jest datowane na 1912 rok. Postawiłam tu wykrzyknik, bo w związku z tym prawdopodobnie już model ten został wykonany w Zakopanem. Powstawały też dekoracje, też kompozycje, które mają zdecydowanie dekoracyjny charakter, a ich stylistyka nosi już bardzo wyraźne cechy secesji. I są wśród nich także liczne formy użytkowe, projektowane przez Skotnicę być może jeszcze w Kunstgewerbeschule, być może jeszcze przed wstąpieniem na akademię, co byłoby uzasadnione, tak jakby no, charakterem samej szkoły, placówki. I tu jeszcze kolejne przykłady. I właśnie tak zdolny i tak wykształcony, ukształtowany twórca przyjechał około 1905 roku do Zakopanego. Pobyt pod Tatrami traktował jako etap przejściowy w swojej doskonale się wówczas zapowiadającej karierze międzynarodowej, karierze rzeźbiarza. Czynnie włączył się w życie artystyczne Zakopanego, był między innymi członkiem Towarzystwa Sztuka Podhalańska. Brał też udział w ruchu wystawienniczym Krakowa. Na pewno w latach 1916-18 regularnie uczestniczył w wystawach tych tak zwanych ogólnych Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Zakopane nie dało jednak Skotnicy okazji do uwolnienia potencjału, który tkwił w jego talencie. Taką możliwość stworzyłyby zlecenia realizacji monumentalnych, czyli albo rzeźb pomnikowych, albo architektonicznych, na które w tym środowisku po prostu nie było zapotrzebowania. Skotnica rzeźbił więc przede wszystkim popiersia portretowe, które określane były w prasie jako dość chłodne, rzeźby sakralne, rzeźby sepulkralne. Tutaj kilka przykładów. Próbował posługiwać się estetyką secesyjną, niepopularną przecież i niechętnie przyjmowaną w tym środowisku. I tutaj właściwie jedyny taki dość czysty przykład to nagrobek Musianowiczów na Zakopiańskim Nowym Cmentarzu z 1912 roku. Natomiast pozostałe znane nam zakopiańskie prace Skotnicy są świadectwem trudnych kompromisów, jakie artysta zmuszony był osiągać. Dzieła te są konwencjonalne, utrzymane w stylu pożądanym przez zamawiających. W kościele jezuitów w Zakopanem zachowane są dwie figury ołtarzowe, świętych Franciszka Ksawerego i Ignacego z 1906 roku. Natomiast w kościele w szaflarach odnajdujemy dwie płaskorzeźby ołtarzowe, które są dla mnie
takim bardzo bolesnym i dosadnym świadectwem no właśnie tych ustępstw, jakie wymusiła na artyście praca dla wiejskiej społeczności. I nie będę nawet próbowała ich w jakikolwiek sposób bronić. Być może ta polichromia jest wtórna, późniejsza, ale tutaj trudno mi naprawdę stanąć w obronie artysty. Artystą, który z kolei zetknął się z secesją w jej francuskiej wersji, paryskiej, był Wojciech Brzega. Należał do pierwszego pokolenia inteligencji góralskiej, urodzony w Zakopanem, ukończył tutejszą szkołę zawodową przemysłu drzewnego w 1889 roku. Po kilku latach rzemieślniczej praktyki wyjechał na studia do Krakowa, następnie do Monachium, a w 1899 roku dzięki stypendium Rapperswilskiemu rozpoczął naukę w paryskiej École Nationale Spéciale des Beaux-Arts. Podczas pobytu za granicą Brzega odwiedzał Zakopane, a w 1901 roku powrócił tu na stałe. Pracowity, zaangażowany w działalność artystyczną, pedagogiczną i społeczną, swój talent poświęcił pracy dla Zakopanego, Podhala i Polski. Brzega przebywał w Monachium i w Paryżu od 1898 do 1901 roku. Na jego oczach manifestowała się nowa estetyka Jugendstilu i Art Nouveau. Wydaje się jednak, że artysta pozostał wobec niej niemal obojętny. W rzeźbach z okresu zagranicznych studiów Brzegi możemy dopatrywać się jedynie pewnego złagodzenia formy charakterystycznego dla epoki, tutaj szczególnie w tej pracy konkursowej. Natomiast już, o czym świadczy ten męski akt, większość jego prac utrzymana jest w konwencji realistycznej, ale z wyraźnym, regionalnym, podhalańskim zabarwieniem. Nawet ta figura dziewczyny wykonana około 1900 roku, wpisująca się w te ekspresyjne postaci, jakby rzucające się w otchłań, tak popularne na przełomie wieków, ubrana jest w kostium góralski. Jednoznacznie odsyła myśl widza do regionu i do spraw podhalańskich. Również postaci Juchasa i Kosiarza, które pokazane zostały w pawilonie galicyjskim na Światowej Wystawie w Paryżu w 1900 roku, zapowiadają jednoznacznie charakter całej twórczości artysty, która oscylować będzie wokół tematów regionalnych i bohaterów lokalnego środowiska. I rzeźbił Brzega właśnie przede wszystkim takie wnikliwe charakterystyki góralskich typów. To były też czasem wizerunki konkretnych postaci, również członków rodziny. Te rzeźby były dopełnieniem twórczości literackiej Brzegi, który pisał opowiadania, zbierał gawędy góralskie oraz wspomnienia, upamiętniając w ten sposób podhalańską kulturę. Rzeźbił też popiersia kobiet, mężczyzn z zakopiańskiego tak zwanego towarzystwa i przy tego typu zamówieniach, jak się wydaje, mógł sobie pozwolić na nieco swobodniejszą, nieco bardziej nowoczesną formę. Takim plastycznym podsumowaniem dla mnie, subiektywnym podsumowaniem drogi, jaką przeszedł Brzega od czasów studiów do okresu rozkwitu jego dojrzałej twórczości, może stanowić porównanie tych dwóch jego kompozycji, pracy konkursowej, którą Państwo już widzieliście, oraz pomnika Grunwaldzkiego odsłoniętego w Zakopanem w 1911 roku. W tych obu kompozycjach spotykamy postać młodego rzeźbiarza, którego możemy potraktować jako rodzaj autoportretu, odbicie aktualnej postawy samego Wojciecha Brzegi. W Paryżu chłopiec ukazany został w dynamicznej pozie, z zakasanymi do łokci rękawami, spogląda w oczy posągu Wenus z Milo. Rzeźbiarczyk śmiało mierzy się z tradycją sztuki, którą utożsamia figura antycznej rzeźby. W przypadku zakopiańskiego pomnika wzorem dla rzeźbiarczyka jest historia, której alegorią jest popiersie Jagiełły, ku któremu młodzieniec kieruje tym razem wzrok.
Sztukę wolną zastąpiła sztuka zaangażowana narodowo. Podkreśla to też wygląd rzeźbiarczyka. Ten paryski ubrany był w swobodny strój typowy dla artystycznej bohemy. Ten zakopiański nosi kierpce i cyfrowane góralskie portki. Nie przerywa swej pracy, składa, jak głosi wyryty już fragment inskrypcji, hołd wielkiemu wodzowi w imieniu ludu góralskiego. Postawy i artystyczne decyzje tych dwóch przywołanych artystów, Skotnicy i Brzegi, są pod wieloma względami przeciwstawne. Skotnica przywiózł do Zakopanego secesję w jej wiedeńskiej redakcji. Usiłował pozostać artystą wolnym, nieuwikłanym w polsko-podhalańskie realia. Planował międzynarodową karierę o ponadlokalnym, kosmopolitycznym wymiarze. Wojciech Brzega kształcił się w momencie rozkwitu secesji, poznał jej monachijską i paryską redakcję. Zaskakiwać może, że na młodego, kształtującego się artystę te atrakcyjne wzorce nie wywarły znaczącego wpływu. Poza przejęciem charakterystycznej dla przełomu wieków formy złagodzonej, plastycznej, o miękkim modelunku, płynnym konturze, rzeźby Brzegi pozostają przede wszystkim wiernymi dokumentami środowiska i kultury Podhala. Brzega swój talent oddał w służbę stylu zakopiańskiego. Blisko współpracował ze Stanisławem Witkiewiczem, realizując jego projekty, a także broniąc i propagując ideę polskiego stylu narodowego. W Zakopanem odnajdujemy jeszcze pojedyncze przykłady potwierdzające, że dzieła secesyjne znajdowały tu swoich zwolenników, zarówno wśród twórców, jak i zamawiających, odbiorców. Za przykład niech posłużą te dwie kompozycje. Dalia, model gipsowy płaskorzeźbionej kompozycji z siedzącą dziewczyną, autorstwa Alojzego Bunsza. Bunsz, artysta działający przede wszystkim w Krakowie, pracował również, był nauczycielem w Szkole Zawodowej Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, ale na początku lat 90. już przeniósł się do Krakowa. Tę kompozycję być może więc wykonał podczas jakiegoś późniejszego letniego pobytu w Zakopanem. I ten kolejny obiekt o wyraźnie secesyjnej linii to portret nieznanej kobiety autorstwa Jana Zapotocznego, również i ucznia Szkoły Zakopiańskiej i później jej nauczyciela. I podsumowując, należy stwierdzić, że secesja w Zakopanem miała jednak dość wyraźną pozycję. Zapewne nie przyjęła roli stylu popularnego, ani tym bardziej dominującego. Pojawiła się około 1900 roku, przede wszystkim jako import wiedeński, przywieziona przez wykształconych w Austrii nauczycieli zawodu. Utrzymywała się co najmniej do I wojny światowej, obecna w produkcji szkolnej, ale także w pojedynczych znanych nam obiektach profesjonalnych artystów rzeźbiarzy. Oszacowanie rzeczywistego znaczenia secesji w ówczesnym dorobku jest trudne przy obecnym stanie badań i stanie zachowania obiektów. Wskazane są dalsze kwerendy archiwalne, inwentaryzacje zbiorów prywatnych, które mogą pozwolić na odejście od oficjalnej narracji i na przywrócenie właściwych proporcji produkcji artystycznej w Zakopanem początku XX stulecia. W tym celu niezbędne jest przede wszystkim odrzucenie tej obowiązującej narodowo-ludowej perspektywy, a także pogłębienie badań nad związkami Zakopanego z Wiedniem i tamtejszym środowiskiem artystycznym skupionym przede wszystkim wokół tamtejszej Kunstgewerbeschule. Dziękuję bardzo.